Dziękujemy Tobie za każdego człowieka, który na tym miejscu doświadczy działania Twojej obecności i Twojej mocy. Wywyższamy Ciebie. Jezus! Jezus! Człowieka i modlimy się o każdą osobę, która ma otwarte serce. My ściągamy teraz łuski z oczu ludzi, my ściągamy klapki z uszu ludzi. My teraz ogłaszamy, że to słowo będzie dotykać serc, że dzięki tej prostej Ewangelii dzisiaj ludzie będą się nawracać i przyjmować tą prostą prawdę, że Jezus jest jedynym Panem i Zbawicielem, że Jezus jest jedyną drogą. Duchu Święty, ja dziękuję Tobie, że Ty przekonujesz ludzi o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Ja Ci dziękuję, Ojcze, za to, że dzisiaj na tym miejscu ludzie będą sięgać po swój przełom, po swoje życie wieczne, po swoje uzdrowienie z wszelkiej choroby. Wywyższamy Ciebie, Jezus. Przyjaciele, nazywam się Rafał Grodzki. Jestem człowiekiem, który spotkał się z Jezusem. Dlatego dzisiaj mogę tutaj stać przed wami i mogę wam mówić, jak narodzić się na nowo. Ja dzisiaj tutaj przyszedłem, aby powiedzieć wam, że każdy z was musi narodzić się na nowo, że bez nowego narodzenia wasze duchy są martwe. Jeżeli w swoim życiu nie uznaliście, nie przyjęliście Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to idziecie do piekła. Ale ja mam dla was dobrą nowinę, że nikt nie pójdzie do piekła, kto przyzna się do tego Jezusa, który za każdego z was poniósł karę. On za ciebie wziął twoje winy na siebie. Ten Jezus, o którym słyszysz od małego, on wziął każdy twój grzech. I ty dzisiaj jesteś z tym konfrontowany, ponieważ ja jestem głosem Boga do ciebie. Przyjaciele, ja byłem przestępcą, ale kiedy zrozumiałem to, że całe moje przestępcze życie, wszystkie grzechy zostały przez Jezusa wzięte, bo on tak mnie umiłował, że nie chciał, abym ja zginął, że wziął te wszystkie grzechy, że dzięki niemu ja dzisiaj dostąpiłem przebaczenia. Ja w 2014 roku w więzieniu narodziłem się na nowo, bo prostą decyzją serca, prostym aktem wiary oddałem mu swoje życie i ty też dzisiaj bez względu na to, jakim jesteś człowiekiem, czy dobrym, czy złym, to jeśli nie znasz Jezusa, idziesz do piekła i nic nie pomoże tobie, jeżeli w swoim sercu nie uwierzysz w to, co on zrobił dla ciebie. Przyjaciele, chodzi o to, że wystarczy uwierzyć. A wiecie, co to znaczy uwierzyć? Kiedy uwierzysz w to, że on poniósł za ciebie twój grzech i został za niego zabity. Kiedy ty w to prawdziwie uwierzysz,
to w twoim sercu urodzi się to, co w moim sercu. Prawdziwa wdzięczność poprzez prawdziwą wiarę w to, co zrobił Jezus. W twoim sercu urodzi się prawdziwa wdzięczność, ponieważ ty uwierzysz, że dzięki niemu idziesz do nieba. Ponieważ ty uwierzysz, że dzięki niemu jesteś usprawiedliwiony. A usprawiedliwiony zostać tylko możesz poprzez swoją wiarę. Na tym świecie wszystko podlega wierze. Każdy musi sobie wywierzyć w to, czemu nadał rangę. Jeśli nadałeś rangę w swoim życiu temu, aby być bogatym, to uwierzyłeś w to i wielu ludzi, którzy w to uwierzyli, stali się bogatymi. Ale ja jestem bogaty, bo idę do nieba, bo uwierzyłem w to, co najcenniejsze, bo uwierzyłem w krew Jezusa, która zmazała moje grzechy i wasze grzechy. Ona już została przelana za wasze grzechy. Czy tego chcieliście, czy nie chcieliście? Jezus przelał krew za wasze grzechy i od was zależy, jak do tego podejdziecie, kiedy każdy człowiek zostanie na końcu swojego życia skonfrontowany z tym, co zrobił, z tym, że Jezus umarł za niego. I każdy odpowie na to pytanie i zostanie albo osądzony ku śmierci, albo podniesiony ku życiu jeszcze dzisiaj. Jeśli jeszcze dzisiaj wezwiesz tego imienia, jeśli jeszcze dzisiaj uwierzysz w to wielkie i potężne imię Jezus, będziesz zbawiony. Jeśli potrzebujesz i chcesz się pojednać z Bogiem, a potrzebuje tego każdy człowiek, to przyjdź tutaj do nas, pomodlimy się o ciebie. Albo zrób to sam i nie zwlekaj, bo może nie być dnia jutrzejszego. Przyjaciele, ja zrozumiałem, że gdybym poniósł śmierć wtedy, kiedy jeszcze nie znałem Jezusa, to poszedłbym do piekła, ale ty musisz to też zrozumieć. Bo jeśli nie przyjąłeś Go jako Pana i Zbawiciela, niestety, marny twój los. Zbawienie jest za darmo. Przez wiarę twojego serca, którą wytworzysz. Przez prostą wiarę. Przyjaciele, dzisiaj jest dzień, kiedy możesz narodzić się na nowo. I od ciebie zależy, czy to zrobisz. Możesz tutaj przyjść do nas, tak jak powiedziałem. Albo zrób to w domu. I jeszcze jedna dobra nowina. Każda choroba, która jest dzisiaj na ziemi, jest nielegalnie. I z każdej choroby możesz zostać uzdrowiony, bo Jezus Chrystus wziął na siebie każdą chorobę na krzyżu Golgoty. Jeśli potrzebujesz uzdrowienia, przyjdź teraz. Uzdrowimy ciebie z każdej choroby. Amen.